Nazwiska. Po co? Przecież my się już chyba znamy, prawda? Przepraszam. Musiałem coś przemyśleć. Praca? Przemyślałeś? Bez ciebie się nie obejdzie. No mam wiele zalet, ale ortopedia to chyba nie jest moja działka. A kuchnia grecka? Czy to jest zaproszenie na randkę? Też. Wszystko wytłumaczę ci później. A nie możesz teraz? Teraz? Teraz ten się zrehabilituje za to, że nie było mnie przy tobie, jak się obudziłaś. Piątkę mogę dać. Nie no, 6000? Czy to nawet na eutanazję nie wystarczy? 5500 max. To już taniej się powiesić. Sznury też są drogie. Wierzysz w Boga? A diabła? No to muszę cię zmartwić, bo jeszcze dzisiaj będziesz musiała zdecydować. Co, jeżeli odmówię? Będę musiał cię zabić. Jezus Maria, Adam. Adam. Proszę. Weź coś zrób. Adam, halo. Adam. Czekaj, zostaw. Anna, Adam. Adam, czekaj. Pozostaw ją. Wiem, co sobie teraz myślisz. Naprawdę? Spokojnie, tylko spokojnie. Adam, otwórz w końcu te drzwi! Adam, kurwa! Andrzej, coś ty się tak zasapał? A ty co? W policji robisz? Niech stąd nie wyjdzie, dopóki nie znajdziecie zabójcy mojej córki. Dobrze. Proszę się uspokoić. Obiecuję, że znajdziemy zabójcę. U mnie nic. Sprawdziłem teren na północ od was. Przeszedłem ponad kilometr. Dobra. Dam szóstkę, ale dokładacie komplet garnków. Dobra. Bierz wszystko. No. Wężyk jest ciepnięty. A wentylator wapny jak moja teściowa. No co, jak mówiłeś? 6000? 5500. Za wszystko i jeszcze pomożecie mi to załadować. Dobrze, to w takim razie liczę na zwrot zaliczki. Jeżeli do jutra przelew nie dojdzie na moje konto, to spotkamy się w sądzie. A wtedy do panią doprowadzą. Żegnam. Andrzej, na pewno wszystko w porządku? Okej. Jak zwykle po prostu jest nas za mało do roboty. U mnie tam nie. Bardzo śmieszne. Wiesz, naprawdę, już mnie nic nie rusza. Nie wiem, czy kiedyś widziałem cię w takim stanie. I się przyzwyczajaj, bo to się w ogóle nie zmieni. Janusz.